1981 roku przedsiębiorstwo obejmuje doktor honoris causa August Oetker, prawnuk założyciela firmy. Z kilku samodzielnych pod względem prawnym podmiotów tworzy działającą do dziś spółkę dr August Oetker nach Unzykmittel KG. Firma oferuje asortyment z niemalże wszystkich sektorów branży i szybko zyskuje w Niemczech miano lidera. Dr Oetker podbija jednocześnie nowe rynki, wprowadzając na przykład musli. Dr August Oetker szczególny nacisk kładzie na umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Strategia szybkiego pozyskania udziałów na rynkach wschodnioeuropejskich odnosi sukces. Także w Europie Zachodniej firma prowadzi działania zmierzające do ekspansji na kolejne państwa i nowe rynki.